Ahoj kamraci! Witajcie w serii Minecraft Piraci. Ja nazywam się Morgan Wilson i jestem, jakżeby nie inaczej, piratem. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału razem z dzwoneczkiem, dajcie łapkę w górę i wpadajcie na Discorda, link macie w opisie, a ja zapraszam was do oglądania tego pierwszego odcinka moich przygód. Och, Morgan, czemu ty znowu to wypaplałeś? Głupi, głupi, głupi! Czemu ja po pijanemu znowu coś wypaplałem? No dobra, może nie po pijanemu. No dobra, wypiłem tam deczko. No dobra, butelkę. No dobra, dwie! Dobra, dwie wypiłem, dobra? Dwie wypiłem oranżady. Musiałem im wygadać o tej całej złotej szalupie. I teraz muszę się z tymi gościami zobaczyć i opowiedzieć im to wszystko do końca. Czemu ja to znowu zrobiłem? Czemu? 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 Morganie Wilson, czemu ty żeś to znowu zrobił? No nie mam pojęcia. No powiem wam, nie mam pojęcia. W ogóle do kogo ja gadam? Halo? Jest tam ktoś? Dzień dobry. Ktoś mi każe mówić, że zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Macie kliknąć jakiś dzwoneczek i jakąś łapkę w górę. Tak, tak mi każą mówić. Gdzieś tam w głowie mi coś szumi. A tymczasem idę im opowiedzieć o tej całej złotej szalupie, o której mówił mi kiedyś mój dziadek, bo że tak powiem, to historia przekazywana przekazana z pierwszej ręki. Mój dziadek mówił, że kiedyś tą szalupę widział. To jest jedyny sposób do zobaczenia skarbów, do znalezienia skarbów takich, o jakich się jeszcze nikomu nie śniło, rozumiecie? Okej, dobra, jedyna speluna w całym mieście, w całej wiosce? No, na całej wyspie. Boże święty, co to jest? Grzyby im rosną na tym. No nie wiem, czy ja bym chciał tutaj coś jeść. Dobra, może nic, ale wczoraj jednak tutaj wypiłem parę oranżat, no to dobrze. Ustalę sobie parę rzeczy przed pomysłem. Chwila, co ja miałem, że im nie powiem całej prawdy. Muszę powiedzieć ich prawdy, bo inaczej mnie zabiją. Nie chcę, żeby mnie zabili, ja chcę jeszcze troszeczkę pożyć. Dobra, powiem im po prostu tyle, o ile całej szalupie wiem. Czyli bardzo mało. Dobra, Dzień dobry, gdzie tam ci dzieci byli? Dzień dobry. Dobra, co to jest? Nie, ten pan to... Dobra, czy tutaj ktoś... Jak oni wyglądali, przepraszam? Dzień dobry, chłopaki. Dzień dobry. Siema. No siema, czekaj. Bo nie przedstawiliśmy. No właśnie, my się sobie jeszcze nie przedstawiliśmy. To jak się pani nazywa? Nie przedstawiliśmy. Ja nazywam się Morgan Wilson. Jak panu? Ja Julek chyba byłem. Nie pamiętam postaci. Okej. Pan się nazywa? Dzień dobry. Ja jestem Ryan. Dobrze, szeregowy, może nie szeregowy, nie wiem jaki pan ma stopień, ale okej. A pan jak się nazywa? Jestem Tom Pitt. Okej, czyli pan Tom Pitt. Dobra chłopaki, wczoraj, że tak powiem, głupia sprawa. Nie, dziękujemy. Ja na razie podziękuję, chyba że chłopaki coś tam. Dobra, do konkretów. Żaden z was nie weźmie, to po prostu rzucę mnie pod firmy, proszę. Dziękujemy, proszę stąd iść, bo... Dobra. Morgan, bo ty też wczoraj gadałeś. Właśnie, bo troszeczkę niefortunna. No tak, niefortunna sprawa wczoraj wyszła, żem się wam troszeczkę wczoraj wygadał. Bo jak wiecie, jak się wypije oranżatkę. No właśnie, proszę mi tu nie siadać. Czy on ma coś z oczami? Powiedzcie mi tak naprawdę. Nie, ale z głową ma. No widać właśnie, że z głową, no widać właśnie. Dobra, dawaj do konkretu, bo ja jestem strasznie zaciekawiony. Głupio wczoraj wyszło, no ale wiadomo, jak się napije człowiek za dużo oranżady, to wtedy bąbelki idą do głowy i się wygaduje. Sprawa wygląda tak, chłopaki, że znam historię o właśnie tej złotej szalupie, co wam wczoraj napomknąłem. Owa złota szalupa potrafi doprowadzić każdego pirata, każdego? Oczywiście tylko, no może nie każdego, dobra, ale każdego prawdziwego pirata, dobra, takiego prawdziwego z krwi i kości, powiedzmy, tego nie, bo ten widzę, pan jest troszeczkę ślepy, ja widzę, że pan ma już tylko po oczach dołki, ale dobra, może nie będę panu tak liczał. Tak, z krwi i kości i oczami, dokładnie, wracając, ta szalupa potrafi doprowadzić takiego pirata do skarbów, takich, o jakich nam się jeszcze nigdy w życiu nie śniło, rozumiecie? Ojej. Pan dostanie oko, pan dostanie dwoje oczy, a pan dostanie oko, a ja wezmę sobie całą resztę. Co? Panie. No dobra, całą resztę sobie nie wezmę. Reszta to za dużo. No, a więc tak wygląda ta cała sprawa z szalupą. Pamiętasz?
Super. Pit, ty byś odezwał się, bo chyba ci języka też zabrali zamiast oczu. No właśnie, bo wybudowali chyba język z gardła. Ej, ci coś klejącego zjadłeś, że ust? No upośledzony jest, to on jest upośledzony. Rozumiem, ale go te... Ale on jakoś bardziej niż zwykle. No, chyba jakoś bardziej, ale go tepło, widzieliście? Go normalnie nie, aż nie, tak nie, nim nie rzuca. Przepraszam, nie chciałem tak do was celować. To co panowie myślicie? Wiarygodne to, co wam opowiedziałem? No, może być mam ciekawie. Taką nadzieję, no. Brzmi może ciekawie, być... ja bym poszedł z chęcią, panie, bo z jednym okiem to tak ciężko, a z drugim okiem no, to ja rozumiem. Lepiej. Chcemy trochę pożyć. Każdy by chciał trochę pożyć. Nie, oprócz niego, on to jest jakiś, nie wiem. Ja wiem, że on jest ten, coś nie ten tego. Proszę nie celujcie do siebie. Panie, bo po kierownika pójdę i się po inaczej będzie wygadać. Dokładnie, słuchajcie, tylko w tym całym moim, że tak jako? Powiem, jest jeden taki mały szkopuł. Czyli? Nie mam mapy. To skąd żeś ty się dowiedział o szalupie, jak ty mapy nawet nie masz, no? Dziadek mi kiedyś opowiedział, sam był na... zeprzedawkował oranżatkę. No. A gdzie jest dziadek? W tym może problem. Dziadka nie ma. Gdzie, na Karaiby gdzieś? Nie wiem, pojechał... Ta, na Karaiby! Ta, na Karaiby! Możeś miało tego sztalupy, no. Nie sztalupy, szalupy. Sztalupy, Szalupy, no. Panie, daj dupy. Powiedzmy tak, że mój dziadek pojechał na... dożywotnie, właściwie pożywotnie, wakacje. Czyli nie przyjedzie, znaczy nie przypłynie. Może ma jakiś jak znajomy. Nie żyje, to jak ma przypłynąć, co? No nie, powiedziałeś, że popłynął, no. Popłynął, chciałem to ładnie ubrać w słowa, ale widzę, że takiemu ślepemu to po jednym oku to... on jest. Widzę, że ten ma dołki za oczy, a pan... I upośledzony jeszcze, no. Dobra, to ogólnie mamy nie problem. A może wiesz, kto może mieć mapę? Nie wiem, kto ma mapę. Nic nie wiem, rozumiesz? Nic nie wiem. Wiem tylko, że owa szalupa istnieje i dziadek mój jeden raz ją widział. Czyli może to być też nieprawda? No tak nie może być. Dziadek by mi chyba nie kłamał, co? No chyba, że oranżatka mu uderzyła do głowy, ale w to bym wątpił, wiesz? W to bym wątpił, że dziadko... przepraszam, panu wlazłem do głowy. Czyli mamy w to wierzyć, że szalupa istnieje jakaś nie, taka nie, możecie taka... wierzyć, możecie nie wierzyć, ja w to wierzę. Znaczy się, jeżeli nie wierzycie, to wiecie, ja mogę sobie skarby same przywieźć. A nie, no panie, jak pan wierzy, to ja wierzę. No dobra. To mamy problem, to mamy ogólnie problem. Jesteśmy w szarym końcu, nie, trzeba się, wiecie, ja bym to trzeba powiedział się tak, napić. Ja bym usiadł i to przemyślał, może ktoś, ja też... może znasz jakiegoś typa, co nie wiem. No właśnie, nie znam nikogo i to jest... Panie Pit, proszę pan se usiąść. Dzień dobry, proszę dzień pana. Dobry. Pan słyszałem, że rozmawiacie o jakiejś złotej szalupie. No, dokładnie, tak. Mówiliśmy coś. Ściany. A co, to chwila. To tak trochę nieładnie podsłuchiwać, co? No bo może wysłuchaj mnie potem. Pan taki wysoki to jest. Panie się tak no dobrze, z góry na dobra, mnie cicho, czekajcie, cicho bądźcie! Jeżeli jesteście zainteresowani, sobie pójdę. Nie, dobra, niech pan powtórzy, co pan mówił jeszcze raz. Słyszałem, że mówiliście coś o złotej szalupie. No tak, to już może bym miał coś dla was. O co, oczywiście nie za darmo. Nie za darmo? Tak. A co to takiego pan ma? Byście musieli udowodnić, że dacie radę. Oczywiście, że jesteście chętni. Chłopaki, musimy to przegadać. Pan może tak sekundkę może, no? Chwilę, musimy coś przegadać. Odezwijcie się po zamknięciu po prostu. No dobra, okej. Okay. A ty, czyli ty im dałaś na koszt firmy jabłko? Może oddamy to jabłko. To było moje prywatne, które znalazłam. Chodźcie, nie będzie ich słychać ze steną. Nie wiem czemu tutaj, nie chciałbym... To jest. Dobra. Pośledzony te drzwi. Dobra, tu nas nie będzie słuchać. Weszliśmy tu trochę na gapę. Tu ogólnie przysiadują dziewczynki. Dziewczyny. Ale dobra, proszę, nie. Chłopaki, ja wiem, że was ciągnie jak muchy do gnoju, ale bez przesady. Dobra, musimy to przemyśleć. O czym on mógł mówić? Czyżby on miał mapy? Czy on by mógł mieć mapy? Taki barman? No powiedział, że usłyszał o szalupie, więc to nie wiem, jakąś propozycję ma, może sam wie, gdzie ona jest. To jest dobre. Może wcale nie ma mapy, aby nas od razu zaprowadził do tego. No właśnie, to ma sens. Warto spróbować. To by było najlepsze, rozumiecie to? Tylko tak. Po zamknięciu trzeba się do niego skonsultować, no tak? Właśnie, mówił, tak, że coś po zamknięciu, więc... A o której zamykają? Ty za chwilę, czekaj, która jest godzina, nie widzę, czekaj, sprawdzę. Ty, żeby nas nie zamknęli tu, bo to będzie słabo. Nie zamknięcie, czekaj, sprawdzę na jabłku. Czekaj, sprawdzę na jabłku. To jest... Nowy model. No, nowy model, normalnie ci powiem. No za chwilę ogólnie będą zamykać, nie? To możemy iść zaraz do niego iść. W sumie oddam właściwie tej dziewczynie, można oddać to jabłko, trochę głupie,
że na nią nakrzyczał za to, że dała nam po jabłku. Nie wiem jak ty, ale ja bym się bał, bo jak on się za jabłko denerwuje, to będzie o szalupie. Co to będzie, jak nam da jeszcze jakieś zadanie i my tego nie zrobimy? No, urwie nam łeb! Albo rzuci rekinom. Nie, rekinom, ty mi nie mów o rekinach. Co ja ostatnio miałem z rekinami? Nieważne. To ja nie pytam nawet. Dobra, chłopaki. Nie myślisz, bo to nie... Co? Pozytywnie. A, pozytywnie mam myśleć. No dobra. Tak. Dobra, chłopaki, to chodźcie. Dobra, chodźcie. Nie wiem jak wy, ale ja bym zaryzykował. Dobra, to ja mu powiem. Upośledzony też witam. Nie, upośledzonego chyba nie weźmiemy. Co wy na to, żeby go przykuć? Ja bym go związał. O, tak, bo upośledzony nie może. Panie Pit, proszę sobie tu usiąść, niech pan sobie tu. Ma pan jabłuszko, niech się pan jabłuszkiem pobawi. Jabłuszka zawsze fajne na propsie. Pit, ja cię proszę. Ty weź nie celuj, bo cię strzelę, no. Albo pan go strzeli. Buty ci już zabraliśmy. Możemy mu zedrzeć. Ej, można mu zedrzeć portki do reszty. Nie no, ja bym nie chciał go tam oglądać. Ja bym mu szelki zdjął. Dobra, szybciej. Zostawiamy go, dobra. Ja idę do barmana i się dowiem reszty. Dobra, to chodź Czerwiński, jak tam byłeś, Robin? Ryan. Ryan, tak. Przepraszam, proszę pana. No przegadaliśmy to ogólnie z chłopakami, jesteśmy chętni, tylko co to miałoby być? Przygoda. Przygoda, ale że jaka? Daleka. Daleka przygoda. A jakieś konkretne, jakieś zadania tam byśmy mieli robić, czy coś? Tak. Zadania konkretnie. Byście dostawali po każdej wyprawie nową, jakbyście chcieli i po prostu płyniecie, robicie co trzeba zrobić, wracacie, dzielimy się łupem. Ja mam informację, wy robicie czarną robotę. Czyli 50-50. Albo nie, czeka pan. Tak, 50-50, 90% dla mnie. Nie, tak się nie bawimy. 25% dla mnie, 25% dla pana, 25% dla jednego i w sumie, wiesz, dla jednego i drugiego, a tamten zielony, co pan widzi, taki upośledzony troszeczkę, on ma same dołki po oczach, on już oczów nie ma, to w sumie nic by nie musiał dostać, by się mu tam dało jakieś... 40% i każdy po 20 dostanie. Każdy po 20. Dobra, ta matematyka mi się już podoba. Dobra, zgoda. Okej, okay, dobra. Mamy umowę. Przyjdźcie jutro z rana, przygotuję odpowiednie rzeczy. Dobra, to dziękuję. Dobra. Przepraszam bardzo, nie chciałem wchodzić na stół. Nie chcę, dla kogoś łagodny. Dobra, chłopaki. Nieprawda. Pit debilu zejdź ze stołu. Pomywałem ich, zjedzą ich rekiny pewnie, ale... Czekajcie. Znaczy, nie słyszałeś? Co on gada? Słyszałeś? No. On powiedział, że zjedzą nas rekiny. Nie chociaż taki okropny. Przytyłem nas rekiny. Chodźcie. On na razie jeszcze się nie skapnie. Co? Chodźcie. Jestem tacy szybcy. Chodźcie, nie będziemy ich słyszeć. Trzeba unosić broń. Zamknij te drzwi, bo ich jeszcze słychać. To się moje szefa. Sprawa wygląda tak, że 40% dla niego i po 20 dla nas. Dla każdego na łeb. 20. No, idealnie. Idealnie. Dokładnie. Idealnie. A tamten nie musi dostać, bo wiecie, on jest ślepy, to możemy mu dodać, wiecie, jakieś blaszki, tylko się da i będzie się udawało, że to są dukaty. Ej! Proszę pana, proszę mi! Zaraz bity będziesz. A chcesz tym dostać? Dostałeś kiedyś kuflem? Dobra, ja widzę, że on pijaczyna, weźcie go wyleczcie jakoś. Dobra, Pit, zróbmy tak, ja ci dam oranżatkę piwowarską, a ty sobie pójdziesz. Co ty na to? Chyba potrzebujemy ekspertów. Dobra, chodź, ja ci tu dam, patrz, chodź, Pit. Masz i się baw. Dobra, chodźcie, chłopaki. To sprawa wygląda tak, że jutro mamy się wstawić u niego po pierwsze zadanie. Dobrze, przygotuję się jakoś psychicznie, tak dalej. No, a jakie to pierwsze zadanie, mówił czy nie? Nie mówił jakie, mówił, że przygotuje wszystko dla nas, co nam potrzebne i tylko tyle. Czyli rekiny. Nie rekiny, rekiny, jeżeli nas wykiwa, to my wykiwamy go, proste. I damy mu upośledzonego. Można też tak, myślałem raczej nad tym, żebym zawisnął na, wiesz, na pli, ale no okej, okay, no. Ale wiesz, można powiem ci, tak. gorsze niż pętla jest wytrzymanie z tym gościem, Pitem. W sumie masz rację. Jo, ty, a jakby go tak przyczepić do statku i jeszcze tam przyczepić tego naszego oszołoma. Dobre, będzie rekin zwał ją. Będzie chyba przestraszał. Przestraszył rekin. Tam się coś dzieje. Wiecie co, chodźmy już z tej strony, ja idę do siebie. Jest strzelba! Dobra, chodźcie, to schodźcie stąd, bo to się coś dziwnego dzieje. Co tu jest? Wybij ją. Co wy tam robicie? Chodźcie! O fuck, zabiłem cywila! O co nie! Co się stało? Nie, ja stąd spadam! Co żeś zrobił? Nie! To nie moja wina! To są itemki! To są rzeczy! Ja stąd idę! Na! Ja stąd idę! Szefie! Czego znowu? Bo jest jedna sprawa, bo kojarzysz tego chłopaka, z którym miałam pójść na...
Randkę? Zgodziłem się wyjątkowo. To był ten, którego pan postrzelił i on zrezygnował. No cholera jasna, no wszedł mi przecież przede mnie, jak ich goniłem, no. Patrz, no, siedzi tu, pogadaj z nim. Ej, chłopie. Ustawić go mam? Ustawić go mam do pionu? Na pewno? Tak, ty, w tym wypadku tak, dziękuję się. Dobrze, tylko nawet zajmę się czymś ważniejszym, przepraszam. Dobrze, szefie. Cześć, mała. Widziałem, że no, straciłaś chłopaka, nie wiem czemu. No, przykry incydent, no, tu, cóż, ale no cóż, słuchaj, bo mam gnowy. Chciałabyś? No, co powiesz? A, chyba, dobra, trzeba chyba tekstem zarzucić. Masz może mapę, bo zgubiłem się w twoich oczach. No, dalej milczy. Odebrało jej mowę. Może dlatego ona siedzi. Dobra, innym razem. A tym razem do pracy! Całą serię Minecraft Piraci dedykuję mojemu wujkowi, a zarazem mojemu ojcu chrzestnemu. Zawsze będziesz w mojej pamięci i sercu. Kiedyś na pewno znów się spotkamy. Twój chrześniak, Mati.